Dzień dobry moi drodzy, dziś zapraszam Was bardzo serdecznie na przegląd kolejnej polskiej marki kosmetycznej. Tym razem porozmawiamy sobie o marce Biotanik. Wiele z Was prosiło mnie o ten film. Marka jest dostępna w sprzedaży w drogerii Rossmann, ma całkiem ciekawe ceny. No ale właśnie, jak ze składami, które kosmetyki polecam, co myślę o tej marce, czy się jej dokładnie przyjrzałam. Także dzisiaj postaram się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Zaczynamy. Jak powiedziałam Wam już we wstępie do dzisiejszego filmu, marka Biotanik jest marką polską. Tworzy swoje produkty w polskich laboratoriach. Ale to, co ją wyróżnia, szczególnie na tle wszystkich innych marek, to przede wszystkim baza. Baza swoich produktów, która jest specyficzną wodą. Wodą oczyszczoną w takim odpowiednim procesie, procesie odwróconej osmozy, dzięki czemu ta woda, słuchajcie, jest zdecydowanie czystsza niż taka standardowa, bazowa woda kosmetyków. Dzięki tej właśnie odwróconej osmozie w wodzie znajdziemy zdecydowanie mniej zanieczyszczeń i minerałów. Przez co też woda jest korzystniejsza dla nas. Mniej podrażnia, mniej uczula, nie będzie wywoływała też żadnych jakichś tam dodatkowych efektów, defektów skórnych. Często też mówię Wam o tym, że jeśli na przykład macie skórę wrażliwą, naczyniową, podrażnioną, warto korzystać w takim podwójnym oczyszczaniu naszej skóry z wody przygotowanej letniej, dlatego że w ten sposób też oczyszczamy wodę z tych wszystkich zanieczyszczeń, metali ciężkich i tak dalej. No i właśnie, tutaj marka Biotanik stosuje wodę specjalnie oczyszczoną, przygotowaną, która jest bazą tych produktów. Ale dodatkowo to, co jest bardzo ciekawe, to marka w składzie swoich kosmetyków do wody między innymi dodaje probiotyk, który bardzo fajnie wpływa na nasz naturalny mikrobiom, czyli na te wszystkie bakterie, które żyją z nami w symbiozie na naszej skórze. I taką wodę znajdziemy w większości, przynajmniej tak jak zwracałam, przeglądałam składy kosmetyków, w większości tych kosmetyków mamy tę wodę oczyszczoną, no i mamy właśnie ten probiotyk. I to jest coś, co można by było powiedzieć, jest ogromnym plusem, jeśli chodzi o tę markę, bo tego typu wodę znajdziemy naprawdę w niewielkiej ilości kosmetyków dostępnych na naszym rynku. A powiem Wam szczerze, że mi osobiście bardzo się to podoba, że jest jakaś marka polska, która czymś się wyróżnia. To, co jest również bardzo ciekawe, to marka korzysta z bardzo interesujących, fajnych, aktywnych substancji. Takich substancji między innymi jak filtr śluzu ślimaka, jak specjalny peptyd jadu żmij, tak fajnie nazywany. Mamy również serię z kanabidiolem, serię CBD. I tutaj muszę zaznaczyć przy okazji, że marka Biotanik nie jest marką kosmetyków naturalnych. Nie jest to marka produkująca preparaty kosmetyki z pielęgnacji naturalnej, ponieważ w ich składach znajdziemy różne substancje, w niektórych nawet substancje kontrowersyjne, ale zaraz do tego przejdziemy. Co prawda jest jedna linia, która wyróżnia się na tle wszystkich innych i to jest właśnie linia CBD, która w składzie zawiera ponad 90% substancji aktywnych pochodzenia, substancji pochodzenia naturalnego, w tym właśnie substancje aktywne, takie jak olej konopny czy kanabidiol. I to jest bardzo ciekawe, że mamy tutaj markę tworzącą kosmetyki, które nie są naturalne, ale mamy też specjalną linię preparatów bardziej naturalnych dla niektórych z Was, dla tych osób, które są bardziej wymagające i szukają właśnie takich naturalnych rozwiązań. No ale dobrze. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tej marki, to to, że mamy między innymi bardzo fajny podział kosmetyków, co widać na stronie internetowej. Mamy podział na linie, których jest aż 10, ale mamy również podział na rodzaje i na potrzeby skóry. Czyli w momencie, kiedy wejdziecie sobie na stronę internetową i szukacie jakiegoś kosmetyku, a nie wiecie na przykład, co daje seria z jadem żmij, to możecie sobie wybrać preparaty albo w kategorii na przykład krem dzienny, nocny, serum, coś pod oczy, albo możecie sobie wybrać w kategorii ze względu na to, jakie macie potrzeby waszej skóry, czyli właśnie na przykład ujędrnienie i wtedy wyskakują Wam preparaty, które będą w ten sposób działały. To jest bardzo fajne, przejrzyste,
i moim zdaniem na duży plus. Oczywiście na stronie internetowej marki znajdziemy też wszystkie ciekawe informacje dotyczące substancji aktywnych, z których korzysta marka. Między innymi dowiecie się trochę więcej na temat tej wody probiotycznej, ale też takich substancji właśnie jak ten peptyd jadłużmii, cannabidiol czy aloes, czy wiele, wiele innych. To, co też bardzo mi się podoba, to oczywiście to, że przy każdym preparacie mamy podany pełny skład INSI, więc możemy sobie sprawdzić, co w danym kosmetyku jest. Oprócz oczywiście tych opisów marketingowych i jak działa dany kosmetyk, sposobu jego używania, mamy również wytłumaczone dana substancja aktywna i jaki ma wpływ na naszą skórę i co tam daje w tym kosmetyku. I to też jest moim zdaniem kolejny plus. Ale są oczywiście też minusy. Minusy między innymi takie, że na stronie internetowej marki Biotanik nie mamy sklepu internetowego. Co to oznacza? Oznacza, że możecie sobie wejść w konkretny produkt, poczytać o nim, ale już nie możecie go sobie zamówić przez internet. Moim zdaniem to jest troszeczkę minus, bo dzisiaj w dobie internetu dobrze by było, żeby na stronie każdej marki kosmetycznej była taka możliwość skorzystania z zakupów internetowych, zwłaszcza, że wiecie, jak to dzisiaj jest. Nie zawsze mamy czas, żeby pójść do drogerii. W dobie koronawirusa, że tak powiem, też te zakupy internetowe są zdecydowanie dla nas wygodniejsze i bezpieczniejsze. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, jeśli potrzebujecie kupić te kosmetyki gdzieś w internecie, to zapewne je znajdziecie na jakiejś stronie sklepów kosmetycznych. No i oczywiście te kosmetyki marki Biotanik dostępne są w sprzedaży stacjonarnej w drogeriach Rossmann. Ja się przeszłam do drogerii specjalnie dla Was, żeby sprawdzić też, jak jest z dostępnością tych kosmetyków. W drogerii, w której ja byłam, okazało się, że nie wszystkie były dostępne, przynajmniej nie wszystkie preparaty z danej serii, ale sprawdziłam też mniej więcej cenowo, jak to wygląda, gdzie one się znajdują. Także w międzyczasie, jak będę opowiadać Wam o niektórych produktach, to też będą Wam się pojawiały takie właśnie przebitki. No i jeszcze jeden minus, na który chciałabym też zwrócić uwagę, a też już wcześniej to podkreśliłam, że nie jest to marka tworząca kosmetyki naturalne. Dla niektórych z Was może to być minus, dla mnie nie jest, ze względu na to, że ja wiem, jak dane substancje działają w składach, ale jeśli będziecie przyglądać się składom poszczególnych kosmetyków marki Biotanik, to zauważycie, że w niektórych z nich można znaleźć pewne substancje kontrowersyjne. Ja nie znalazłam tam parabenów, nie znalazłam tam ftalanów, nie znalazłam olejów mineralnych, czyli parafiny. Ale między innymi są pewne kontrowersyjne konserwanty, znajdziemy również lotne silikony. Także coś za coś. Tak jak powiedziałam, nie jest to marka droga, jest to marka powiedzmy wszechstronnie dostępna, marka na kieszeń każdego, ale nie dla każdego. O, żeby było wiadomo, o co chodzi. No dobrze. I powiem Wam też, że przyglądałam się tej marce od kilku miesięcy i testowałam sobie różne kosmetyki. Zresztą, jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to zapewne pamiętacie, jak wspominałam Wam przy okazji top 5 płynów micelarnych, o płynie micelarnym z serii CBD, które zużyłam w ilości opakowań, chyba już nawet 3, i bardzo dobrze się on u mnie sprawdził, ale przetestowałam też inne kosmetyki i specjalnie do dzisiejszego filmu postanowiłam wyróżnić 5 z nich. 5, które moim zdaniem mają naprawdę fajne składy, ale też bardzo dobrze działają i, tak jak mówię, u mnie świetnie się sprawdziły. No i tutaj zaczniemy od omawiania właśnie tej moim zdaniem najciekawszej serii, którą jest seria CBD o bardzo fajnych składach, substancjach aktywnych i też działaniu regenerującym, troszkę można by powiedzieć wszechstronnym, fajnie wpływającym zarówno na skóry wrażliwe, ale również dla osób, które zmagają się z problemami skóry, na przykład z różnymi stanami zapalnymi, wypryskami. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa seria, no właśnie ze względu na działanie CPT, ze względu na działanie kanabidiolu czy oleju konopnego. I z tej serii muszę wyróżnić 2 produkty. Pierwszy to będzie płyn micelarny, o którym już Wam wspomniałam wcześniej.
Moim zdaniem cudo, świetnie doczyszcza skórę, nie podrażnia, nic się z nią nie dzieje, bardzo ładnie, delikatnie pachnie. Ten zapach jest też taki przyjemny, nieco nietypowy. Myślę, że każdemu przypadnie do gustu, ale to co najważniejsze, jeśli chodzi o ten płyn micelarny, to właśnie przede wszystkim jego działanie, skuteczne działanie, oczyszczanie, zero podrażnień, zero takiego ściągnięcia naszej skóry i bardzo dobry skład. I w tym składzie znajdziemy między innymi wodę oczyszczoną, substancję myjącą, olej konopny, kanabidiol, probiotyk, naturalny konserwant oparty na antybakteryjnych peptydach, pantenol, substancję myjącą, konserwant, sekwestrant, kwas cytrynowy, kolejny konserwant, związki zapachowe i 3 zapachy. Także widzicie, skład nie jest skomplikowany, jest prosty, mamy delikatnie myjące substancje oczyszczające, no i mamy też te substancje aktywne, na których nam oczywiście zależy. Drugi preparat z tej serii, który również chciałabym Wam polecić i moim zdaniem też jest w sumie jednym chyba z najciekawszych produktów z całej serii o świetnym składzie, to olejek regenerujący. On ma bardzo przyjemną, fajną konsystencję, nietłustą, która też szybko się wchłania i w przypadku właśnie mojej skóry mieszanej bardzo dobrze się sprawdził, mimo tego, że dla niektórych z Was baza, która jest w tym produkcie, olej, który się znajduje, nie zawsze może dobrze się sprawdzać. Ja natomiast jestem bardzo zadowolona z tego olejku i uważam, że jest świetny i też godny polecenia. Co w tym olejku takiego ciekawego znajdziemy? No właśnie, mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, emolient, witaminę E, olej konopny, kanabidiol, olej moringa, związki zapachowe i 5 innych zapachów. Widzicie? Skład jest prosty, jest naprawdę fajny, naturalny i dla tych z Was, którzy nie mają problemów, jeśli chodzi o stosowanie oleju ze słodkich migdałów, myślę, że ten preparat fantastycznie się sprawdzi. Regenerująco, wzmacniająco, wygładzająco, kojąco na skórę. Jest naprawdę świetny. Kolejny kosmetyk, czyli już trzeci, który Wam polecę, może Was odrobinę zaskoczyć, ponieważ są to złote płatki pod oczy. Tak, dobrze usłyszałyście i to jest ta seria właśnie z filtratem ze śluzu ślimaka. Złote to one mają tak naprawdę w nazwie, bo nie ma tutaj nic ze złota, jeśli chodzi o skład tego produktu. Ale powiem Wam, że są to płatki hydrożelowe, które bardzo fajnie przylegają właśnie tutaj w okolicy oczu i rzeczywiście dają takie ukojenie, nawilżenie, regenerację, coś wspaniałego dla osób, które mają problem z opuchnięciami, z zasinieniami, ta skóra jest wrażliwa, jest przysuszona. Bardzo fajne płatki i w bardzo dobrej cenie. Co mają w składzie? Otóż tutaj znajdziemy wodę, glicerynę, hialuronian sodu, karagen, hydrolizowany kolagen, polisacharyd, filtrat ze śluzu ślimaka, humektant, aminokwasy keratynowe, zagęstnik, alantoinę, emulgator, konserwant i 3 barwniki. Także widzicie, w składzie tego preparatu mamy kolagen, mamy kwas hialuronowy, mamy substancje łagodzące, mamy filtrat, który będzie bardzo fajnie wpływał na skórę. Myślę, że warto się tymi płatkami zainteresować, jeśli tylko znajdziecie je w Waszym Rossmanie. No i na zakończenie 2 jeszcze bardzo ciekawe preparaty, które już mają zdecydowanie bardziej rozbudowane składy. Pierwszy z nich to będzie płynny krem wypełniający do okolicy oczu i ust, czyli można by było powiedzieć, że coś na zasadzie takiego płynnego serum, takiego serum w postaci płynnego kremu, który nakładamy oczywiście w okolicy naszych oczu, ale również możemy stosować tutaj w okolicy ust, jeśli zmagamy się już ze zmarszczkami, jeśli są widoczne bruzdy, jeśli coś tutaj się dzieje, podobnie jeśli chodzi o okolice oczu. I powiem Wam, że ja byłam bardzo zaskoczona tym preparatem, stosowałam go głównie właśnie w okolicy oczu i zauważyłam, że po kilku tygodniach jego stosowania, bo był też bardzo wydajny, rzeczywiście ta okolica oczu była lepiej nawilżona, bardziej napięta, może nie tyle wypełniona, bo to tutaj oczywiście nie o to chodzi, ale te zmarszczki takie powstające z suchości szybciej się zniwelowały, czyli mamy ten efekt nawilżenia. Co znajdziemy w składzie tego preparatu? I uwaga, znowu mamy wodę oczyszczoną, glicerynę oraz roślinny glikol. Mamy też skrobię z ryżu siewnego, zagęstnik, probiotyk, naturalny konserwant, peptyd jadu żmij, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, wyciąg z kwiatów banana,
hialuronian sodu, trehalozę, związki zapachowe i dwa zapachy. No i widzicie, mamy tutaj bardzo fajne substancje aktywne. Mamy wąkrotę azjatycką, którą ja osobiście uwielbiam w kosmetykach. Mamy również ten peptyd jadu żmii, który będzie fajnie działał napinająco, lekko liftingująco. Będzie działał właśnie na te zmarszczki, które się pojawiają wokół oczu czy tutaj wokół ust. No, słuchajcie, naprawdę moim zdaniem bomba i warto się tym preparatem zainteresować. I na zakończenie jeszcze jeden preparat właśnie w takiej płynnej postaci, czyli serum liftingujące z koreańskiej serii. Z koreańskiej serii, ponieważ mamy tutaj kilka takich substancji aktywnych, które mogą Wam się kojarzyć właśnie z kosmetykami koreańskimi. Może na początek powiem Wam, co znajdziemy w składzie tego produktu. I uwaga, będzie on dosyć długi. Zaczynamy. Woda oczyszczona, humektant, wosk silikonowy, promotor przenikania, filtrat ze śluzu ślimaka, probiotyk naturalny, konserwant, wyciąg z kamelii japońskiej, wyciąg z aloesu, wyciąg z opuncji, probiotyk, wyciąg z pewnego fajnego grzybka, hialuronian sodu, trehaloza, syrop kukurydziany, hydrolizat skrobi, humektant, tłusty emolient, zagęstnik, emulgator, zagęstnik, barwnik, kwas cytrynowy, związki zapachowe, konserwant, zapach i barwnik. Na początku składu mamy to, co jest najważniejsze, czyli właśnie te substancje aktywne, które będą fajnie działały na skórę, nawilżająco, regenerująco, odbudowująco, wzmacniały ją, działały na nią napinająco i nieco liftingująco, można by było tak powiedzieć. To, co najważniejsze właśnie na początku składu. Bardzo fajne serum. Oczywiście Wy nie liczcie się z tym, że to serum nagle ujędrni Wam skórę i będą efekty wow, bo tak się oczywiście nie stanie. Ale rzeczywiście po 2 tygodniach stosowania tego serum zauważyłam u siebie, że skóra jest taka lepiej napięta. Ja to serum stosowałam w okresie zimy, o ile dobrze pamiętam, chyba to było w grudniu i naprawdę byłam z niego zadowolona, bo też bardzo fajnie łączyło się z kremem na dzień, który wtedy stosowałam. Przetestowałam je również w wieczornej pielęgnacji i też było naprawdę super, także myślę, że też jest warte zainteresowania, a skład, jak widzicie, jest całkiem ciekawy. No to teraz wiecie już, co myślę na temat marki Biotanik, więc może jeszcze tak na zakończenie podsumujmy sobie co i jak. Polska marka tworzy w polskich laboratoriach, nie jest to marka naturalna, chociaż posiada jedną linię bardzo naturalną, ponad 90% substancji pochodzenia naturalnego. Ciekawe substancje aktywne, jad żmii, filtrat śluzu ślimaka, mamy właśnie probiotyki, mamy tą wodę probiotyczną, wodę bardzo fajnie oczyszczoną, mamy CBD, mamy ten cannabidiol, jest czym wybierać. Kosmetyki dostosowane do potrzeb skóry, w zależności od tego, jakie macie potrzeby skóry, to takie kosmetyki oczywiście możecie sobie wybrać. Dostępne na kieszeń każdego. Oczywiście nie wszystkie z nich posiadają idealne składy, więc musicie wziąć na to poprawkę. Natomiast uważam, że marka jest bardzo ciekawa i widać to po tym, jak skomponowane są formuły kosmetyków, że wszystko to, co jest dla nas najważniejsze i to, co jest najbardziej aktywne, zawsze znajduje się na początku składu, a oczywiście reszta substancji, które będą tworzyły formułę danego kosmetyku, znajduje się już pod koniec. Oczywiście są to kosmetyki zapachowe, posiadają zapachy w składzie, co widać po INCI, więc też musicie o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o taką serię, którą najbardziej Wam polecam, to oczywiście właśnie ta seria z olejem konopnym, ale przedstawiłam Wam też inne propozycje, które być może wpadną Wam do gustu, Także moi drodzy, ja jestem, jakby powiedzieć, na taką skalę do 5, a ile bym dała właśnie marce Biotanik, to powiedziałabym, że takie mocne 4. Także jak dla mnie, tak? Oczywiście Wy sami zdecydujecie, czy to jest marka dla Was, czy Wam się podoba, a może już korzystacie z kosmetyków tej marki i są takie perełki, które się u Was świetnie sprawdziły. Tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność, za to, że po raz kolejny byliście tutaj ze mną, oglądaliście, wytrwaliście do końca, zostawiliście komentarz, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!